Wskaźnik MACD jest jednym z najpopularniejszych wskaźników, którego wykorzystują traderzy korzystający z analizy technicznej na rynkach CFD, czy też na różnego rodzaju rynkach, czy to akcyjnym, czy terminowym. W MACD na platformie MetaTrader 4 jest dosyć specyficzny. Mianowicie składa się on z histogramu, jak również z linii. W związku z tym część spekulantów, część inwestorów może nie do końca być tutaj przekonanych do korzystania z tego narzędzia, zwłaszcza ci, którzy są przyzwyczajeni do MACD wyrażonego w postaci dwóch linii. W ten sposób możemy oczywiście wykorzystać narzędzie MACD w celu oczywiście tutaj jakby zoptymalizowania naszego spojrzenia na rynek oraz uczynienia z tego wskaźnika takim, jakim on być powinien, i możemy zaimplementować standardowy MACD, klasyczny, składający się z dwóch linii. W tym celu oczywiście będziemy zmuszeni udać się na stronę mql5.com i tam też musimy oczywiście MACD, taki wskaźnik MACD znaleźć i następnie zaimplementować go na platformie MetaTrader 4. W pierwszej oczywiście kolejności będziemy musieli odpalić nasz MetaEditor. MetaEditor, w którym możemy tworzyć nowe wskaźniki, tworzyć nowe roboty, jak również oczywiście modyfikować te wskaźniki, które już mamy dostępne na platformie. W momencie, kiedy skompilujemy nasz nowy wskaźnik, który został nazwany MACD All, jak również zapiszemy go na naszej platformie, wówczas będzie on dostępny w oknie Nawigator, gdzie znajdują się wszystkie możliwe wskaźniki. W tym momencie wybieramy tylko MACD All, następnie umieszczamy ten wskaźnik na naszym wykresie, w tym akurat konkretnym przypadku jest to wykres euro do dolara, wybieramy OK i następnie widzimy, że już mamy dokładnie ten MACD składający się z dwóch linii. Tak naprawdę to MACD jest tożsame z MACD standardowym, które znamy na naszej platformie MetaTrader 4. Natomiast jakby tutaj charakterystyczna różnica polega na tym, że mamy przecięcia dwóch linii, nie zaś linii z histogramem, co znacznie łatwiej umożliwia nam tutaj określenie momentu kupna czy też sprzedaży zgodnie oczywiście z wykorzystaniem tego wskaźnika. Dodatkowo oczywiście możemy modyfikować okno wskaźnika, możemy również oczywiście wpisać określone parametry czy też poziomy i w tym momencie na przykład możemy oznaczyć poziom 0, jaki tutaj jakby nasz kluczowy poziom. No i w tym momencie oczywiście, jeżeli tylko on zostanie przez nas ustalony, wówczas powinien oczywiście pokazać się na wykresie. W tym celu oczywiście musimy go w jakikolwiek sposób tutaj oznaczyć daną linią i w ten sposób będziemy mieli automatycznie widocznego na wykresie. W tym momencie zaznaczyliśmy właśnie poziom 0 i widzimy następnie, czy do przecięcia się tych dwóch linii dochodzi nad tym poziomem 0, czy poniżej niego, co będzie dla nas też kluczową informacją, zwłaszcza jeżeli na przykład szukamy różnego rodzaju dywergencji między wykresem ceny, a oczywiście wykresem samego wskaźnika.